Przylazłem na taki plac zabaw. Huśtawki do oblecenia. Tam przy stole nie ma asfalt. Piaskownica. I to. Huśtawa taka. Biednie. A 15 minut się tu posiedzę. Dwuja. Jeszcze tu są sygnały. Nie wiem, czy to nazwać w ogóle. Janczarek. Janczar, taki malutki. Od nakręcania zegara? €2 z Indiańcem. Sobie kopię. Nie brałby sygnał, ale ja to obstawiam, że to jest białe złoto. Taki bysior. Albo nie rdzewka. Tylko że tak nisko nigdy nie biła. Ja obstawiam, że to jest białe złoto. Cholerka, bicia nie ma żadnego. Ale jest byk. Piękny. Taki grubas. To samo jezioro, gdzie byłem kiedyś. Gdzie wypadła srebrna kolia. Teraz wylazł jakiś łańcuch mały. Nie wiem, może to będzie porwane, może jeszcze jakaś część tam leży w wodzie. Się tu trochę ogarnąć nie mogę. Jakiś taki łańcuch z różyczkami. Sama biżuteria. No i ten pierścion. Jak to nie rdzewka, to i tak jest super, ale ja to obstawiam, że to jest coś grubszego. Bo to biło tak strasznie nisko, jak właśnie złoto. Brakuje bicia, żeby być pewnym od razu. Pokosimy trochę tutaj. Tu było dużo sygnałów. Jeszcze coś na pewno wyjdzie ciekawego. Coś mi sygnał wydawało. Jest. 1 euro. No wychodź, koleżko. Zaraz koło 50 centów. Eurasek. To będzie dobry wypad chyba. Fajnie się zapowiada. Nie da się chodzić. Tyle krzoków. W stronę tego kamienia, gdzie to teraz próbowałem. No nie da się.
cewka oblepiona, ciężko idzie. Olewam to, idę tam, gdzie czysto. Ciężko się było dokopać. Głęboko strasznie leżał. Leżało 10 centów. Leży, dycha. To tak. Szkiełko. Centów. No i powychodziło łopatka śmieci. Tak naprawdę fanciole wychodziły tylko przez pierwszą godzinę, a potem tylko złom. Euro 72 20 gram ołowiu, guzik, łańcuszek z tymi, z różyczkami albo z różyczek, albo z różyczek. Ciężko powiedzieć, może srebro. I ten, noszę go cały czas. Nie wiem, jak to sprawdzić, bo magnesu nie mam przy sobie. Mi to wygląda na złoto. A nawet jak to jest z nierdzewka, to i tak jest super. Toki byk. Dosyć lekki. Ten łańcuszek jest o wiele cięższy. Chociaż nie wiem, trudno to określić. Takie fanciory na dzisiaj. Ładne. I tu kasa. Nara. Dobre. Od bluzy. 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 Wróciłem do parku. Ja już tu kopałem tyle razy. Dobre. Od bluzy. Od zamka. Fajnie się kopie, bo padało dwa dni. Zobaczymy. Stojak do wędki. Znaczy część jego. Ciężarków, wej, przetopię. Taki stary, taki. Ładnie zasrebrnił, ale jednak nikiel, 25 centów. Chciałem powiedzieć miedź o nikiel. To jest nikiel. 1970. Lubię te pieniążki niklowe, one takie ładne, w ładnym stanie wychodzą. I tutaj jest Juliana na tyle, no a jak? A kto by inny? Biło mi to na 50 centów. A to jest jakaś śrubka taka dziwna. Może do kołowrotka od plandeki. Pierwszy współczesny dzisiaj. Z takiej potężnej dziury gdzieś tam na dnie 10 centów było. Ciężko dzisiaj. Z kasą. Chyba 10 centów niklowe, stare, holenderskie. A jak? 10 centów. Mini, 76. Albo pierwszy. Znów niklowa monetka. Srebro nie, ale pieniądz. Podejrzewam niklowy. Tak ładnie też biją. No a jak? Kolejne 25. Jakieś sygnały są. 5 centów. Ale to stare. Jeszcze tu coś tam jest w tej dziurze. Jeszcze jakieś pieniądze się ruszyły. Znałem taką dziurę. Ale wyszedł jakiś. Znów 25 centów niklowe. Idę to szybko zakopać, bo mnie ludzie zarąbią za taką dziurę.